Rozmowa dnia w News Radio. To rozmowa dnia, Mateusz Iżakowski. Kłaniam się dziś. Moim i Państwa gościem jest dr Tomasz Kufel z Instytutu Ekonomii i Finansów, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Panie doktorze, no, nie ma co ukrywać, przed nami debata i to debata na czasie. Chodzi o sztuczną inteligencję, to już dzisiaj, ale co i kiedy dokładnie jeszcze sobie o tym opowiemy. Chciałbym zapytać w ogóle, skąd pomysł na tego typu debaty, no bo sztuczna inteligencja coraz bardziej wkrada się w nasze życie, prawda? To prawda, ona się wkrada i otwiera coraz szersze drzwi, aczkolwiek no można powiedzieć, że ona była już od długiego czasu z nami, z czego sobie nie zdawaliśmy sprawy. Przy okazji mogę powiedzieć ciekawe doświadczenie, jakie ostatnio miałem w grudniu w czasie Dni Otwartych na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy miałem wykład dla młodych licealistów i kiedy zadałem im dwa podchwytliwe pytania. Pierwsze pytanie było związane z tym, czy używali dzisiaj telefonu komórkowego i oczywiście wszyscy gremialnie powiedzieli, że tak, a drugie pytanie było związane z tym, czy mieli dzisiaj do czynienia ze sztuczną inteligencją. I już takiego lasu rąk nie było. Nie mieli pewności. No w ogóle chyba nie skojarzyli tych dwóch faktów, że jednak używanie telefonów, smartfonów, no bo chodzi generalnie o smartfony i faktu, że w tych smartfonach jest już ta sztuczna inteligencja, z czego sobie do tej pory większość chyba nie zdawała sprawy. Bo no nie można powiedzieć, że dopiero w grudniu 2022 roku sztuczna inteligencja otworzyła drzwi i wkroczyła do nas i z nami funkcjonuje. Ona już funkcjonuje przez dłuższy czas, aczkolwiek można powiedzieć, że od roku coraz te drzwi są szerzej otwierane i coraz więcej mamy z nią do czynienia. Mówiąc o telefonach komórkowych, ma pan na myśli to, że telefony nas słuchają i personalizują między innymi na przykład reklamy pod nas, tak? Na przykład prawdopodobnie też tak jest, no ale dużo jest takich funkcji, które optymalizują, czy to nasze zachowania, czy to w jaki sposób korzystamy. Nie mówię o zwykłym przeglądaniu stron internetowych i dzwonieniu, no bo to tego nie można uznać za sztuczną inteligencję, ale jest wiele takich aplikacji, które pomagają nam w codzienności. I nawet nie zauważyliśmy, kiedy się to stało, prawda, w ogóle? Dokładnie. Jak jeszcze sobie przypomnę i byłem zwolennikiem jeszcze, no może nie parę, ale kilkanaście lat temu zwykłego telefonu, który ma cyferki, który służy do dzwonienia, tak przesiedliśmy się, no większość z nas się chyba przesiadła na smartfony, gdzie to dzwonienie jest jedną z kilkudziesięciu czy kilkuset funkcji, jaką teraz wykonuje smartfon. Jeżeli zastanowiłby się pan tak nad sztuczną inteligencją, to zagrożenie, czy raczej coś, co nam pomoże w życiu, w przyszłości? No myślę, że jedno i drugie. Oczywiście każdy jest w tym momencie, wydaje mi się, zachwyconym tym, jakie dobrodziejstwo przynosi ze sobą sztuczna inteligencja, ale trzeba mieć cały czas na uwadze to, że zagrożenia i jakieś obawy z tym związane, no niestety są. No właśnie, bo tych zagrożeń jest całkiem sporo i chyba więcej wymienia się tych zagrożeń niż korzyści. Między innymi chodzi tutaj o tak zwane deepfake'i. Przeglądając chociażby social media, można natrafić no między innymi na wypowiedzi polityków, które okazują się niejednokrotnie właśnie takimi deepfake'ami, czyli sztuczna inteligencja potrafi podłożyć głos, a do tego no, stworzyć obraz właśnie takiego człowieka, który do nas mówi, prawda? To prawda, jest coraz więcej zagrożeń i odczuwamy to, no może nie na własnej skórze, ale ci, którzy no, w tych mediach występują, z pewnością doświadczają w niektórych przypadkach takich niemiłych sytuacji i to na pewno do zagrożeń można by zaliczyć. Tych zagrożeń na różnych płaszczyznach jest dość dużo, dlatego to jest jeden z jakichś tam przykładów tego, no, w cudzysłowie, zła, jakie może nieść ze sobą sztuczna inteligencja. Chociażby inny przykład związany ze stronniczością. Trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja jest trenowana według no, jakichś pewnych zasad. Ktoś wyznaczał te reguły i być może miał jakieś swoje poglądy i ona została wytrenowana wedle tych celów, które ten ktoś, kto trenował tą sztuczną inteligencję, miał. Pan jest wykładowcą akademickim, w związku z tym chciałbym zapytać, czy obawia się pan tego, że nie wiem, za 15 lat to sztuczna inteligencja zastąpi wykładowców na uczelniach wyższych? Mam tego świadomość, aczkolwiek czy ona zastąpi w 100%?
ja jednocześnie myślę, że przez długie lata sztuczna inteligencja będzie wspomagała, a czy ona w zupełności zastąpi, czy będą jakieś humanoidy zamiast mnie, który przyjdzie na wykład z rachunkowości i przedstawi ten wykład i będzie umiała konwersować, bo to generalnie no, monolog to żaden problem wykreować już w tym momencie. Natomiast tutaj chodzi o taki czynny udział tej sztucznej inteligencji, to, że ona reaguje, odpowiada. No, z emocjami pewnie będzie jeszcze długo, długo nic, ale no myślę, że takie zagrożenie jest. Tak. Tutaj rozmawiamy akurat o uczelni. Mam nadzieję, że już będę na emeryturze. No. Wielokrotnie też się mówi, już to się obserwuje, że przecież fabryki już coraz mniej osób zatrudniają, a zastępują je roboty, które są sterowane właśnie przez komputery, prawda? Dokładnie tak, ale pamiętajmy, że była rewolucja w XX wieku, ta, która mówiła o przemyśle, o tym, że wszystko zostało zmechanizowane i ta powszechność to była rewolucja na skalę światową, natomiast o rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją mówi się na podobnym poziomie, że to też jest rewolucja, która przyniesie nam wiele, wiele zmian. Oby to były dobre zmiany, bo przecież może nie zatrzymujmy się tylko na negatywnych aspektach, ale i także pozytywnych, no bo przecież świat dąży do tego, aby sztuczna inteligencja pomagała chociażby w medycynie, prawda? Dokładnie tak, diagnostyka to znaczy możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji na różnych płaszczyznach jest wiele. W medycynie, tak jak pan tutaj podał przykład, z pewnością diagnostyka to coś, co no, w niedługim prawdopodobnie czasie nie tyle może wyeliminuje tych, którzy mogą czegoś nie zobaczyć, a sztuczna inteligencja nie będzie na tyle omylna, ale przez prawdopodobnie te kilka czy kilkanaście lat ona dojdzie do takiej perfekcji, że faktycznie będzie już nie tylko uzupełniała, ale będzie eliminowała tych, którzy to robią na razie własnymi oczami. Mhm. Czy istnieje szansa na to, że nie wiem, sztuczna inteligencja wymyśli kiedyś lek na raka? No chyba wszyscy liczą na to. Mhm. I czy jest takie dążenie? Kiedyś słyszałem taką teorię, że do tej pory nie wymyślono leku na raka, bo firmy farmaceutyczne no, miałyby z tym problem. Mhm. Ale tu zostawmy, może to już jest kwestia etyki. No tutaj o tej etyce to też właśnie będziemy mówili na dzisiejszym spotkaniu, bo to jest duży problem związany ze sztuczną inteligencją i myślę, że moi zacni prelegenci na ten temat się będą wypowiadali. To ja może do pana ogródka zajrzę, jeżeli chodzi o finanse i prawo. Tutaj sztuczna inteligencja także się pojawia, prawda? I to sztuczna inteligencja może nieźle namieszać niejednokrotnie. Ale namieszać ma pan na myśli pozytywny, no właśnie, czy chciałbym, negatywny chciałbym wydźwięk, zapytać o opinię. Ja cały czas widzę tutaj pozytywny. Co prawda ja nie jestem prawnikiem, bo pan powiedział, że na etapie prawa też, ale... No ale tutaj ostatnio mówimy o finansach na przykład. Tak, ale akurat ja bym się chciał tutaj odnieść do tego, jak sztuczna inteligencja pozytywnie ma zamiar mieszać na płaszczyźnie prawa, bo od tego roku, z tego co wyczytałem, jest taki projekt pilotażowy związany z sądami arbitrażowymi, gdzie sztuczna inteligencja będzie miała właśnie za zadanie wspomagać sędziów w podejmowaniu decyzji na bazie tych informacji, które posiada. Czyli rozumiem, że ona jest jakoś dedykowana specjalnie dla tej działki, tej dziedziny i będzie tutaj analizowała wiele aspektów i podawała jakieś gotowe rozwiązania, rozstrzygnięć tym, którzy będą podejmowali decyzje. No. Oczywiście w branży finansów to jest coś podobnego, z czym ja mam do czynienia już od zarania dziejów, mówiąc o rachunkowości zarządczej, też zawsze miałem to wyedukowane, że rachunkowość zarządcza nie zastąpi nigdy menadżera. Ona jest takim systemem, który wspomaga zarządzanie. To menadżer podejmuje de facto decyzje, ale na bazie analiz za pomocą narzędzi rachunkowości zarządczej ten menadżer podejmuje jakieś odpowiednie decyzje. I tutaj sztuczna inteligencja tak samo będzie miała duże pole do popisu, będzie podawała jakieś rozwiązania, a to osoba będąca decydentem będzie podejmowała te decyzje. No właśnie, a na przykład giełdy czy waluty? Tutaj miałaby sztuczna inteligencja według pana jakieś pole do popisu? Myślę, że tak, że ogromne. Ja nie ukrywam, że sam w 2014
2004 roku, kiedy pisałem swój doktorat, miałem taki rozdział związany ze sztuczną inteligencją. To się wtedy nie nazywała sztuczna inteligencja, tylko sieci neuronowe, ale generalnie sprowadzało się do tego, że właśnie sieci neuronowe miały prognozować wartości jednostek. I taki rozdział już w 2004 roku był przeze mnie dopisany do doktoratu i wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że to się będzie nazywało sztuczna inteligencja, ale to jest przykład na to, że z tą sztuczną inteligencją mieliśmy już do czynienia kilkanaście lat wstecz, a teraz to się tylko coraz bardziej i szybciej rozwija i ma coraz większe możliwości i moc. Ja sobie kiedyś wyobrażałem, kiedy pierwszy raz usłyszałem o sztucznej inteligencji, że za parę lat powstanie coś na wzór filmowej postaci, która wciela się w robota i gdzieś tam, no, Terminator, o tego słowa mi zabrakło, będzie to gdzieś tego pokroju. To prawda i to, co wcześniej mówiłem na temat humanoidów, no bo już mamy takie przykłady humanoidów, które no idealnie naśladują zachowania człowieka, ale również i ruchy. I myślę, że za parę lat ciężko będzie nam w pewnych momentach odróżnić takiego stworzonego, dopracowanego humanoida od żywego człowieka urodzonego z krwi i kości. Dobrze, panie doktorze, może zaprośmy wszystkich tych, którzy będą chcieli wziąć udział w dzisiejszej debacie. Co prawda zapisy już zakończyły się, ale to będzie też debata transmitowana online. Może byśmy powiedzieli kilka słów o prelegentach, którzy wezmą udział w dzisiejszym wydarzeniu. Zgadza się. Współpracujemy jako Uniwersytet Szczeciński z Technoparkiem Pomerania i jednym z prelegentów będzie pan prezes Andrzej Federowski z zarządu Technoparku Pomerania. Innym prelegentem będzie pani doktor habilitowana Elżbieta Pyrzycka-Borowska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego z Instytutu Pedagogiki. Ponadto będziemy mieli przewodniczącego rektorskiej komisji do spraw rozwoju narzędzi informatycznych w Uniwersytecie Szczecińskim, pana doktora habilitowanego Adama Stecyka. Będzie również zastępca dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, pan doktor habilitowany Tomasz Dankiewicz. Mamy z Warszawy gościa z Katedry Marketingu z Akademii Leona Koźmińskiego, pana doktora Przemysława Tomczyka. I z mojego rodzimego Instytutu Ekonomii i Finansów będzie pan dr Grzegorz Wojarnik. To wszystko już dzisiaj. Tak. To wszystko dzisiaj o godzinie 18 w studiu Univizji. To jest budynek przy ulicy Cukrowej 12 na trzecim piętrze, sala 333. Co prawda, jak już wspomniałem, zapisy są zamknięte, ale cała transmisja będzie dostępna online. Ja dziękuję panu za przyjście do nas do studia. Doktor Tomasz Kufel z Instytutu Ekonomii i Finansów, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Rozmowa dnia w News Radio.